A grzebiesz coś w starociach? Nie. Takich muzycznych? Nie, bo ja jednak tworzę muzykę elektroniczną i jakby ten... Ta nowoczesność, ten progres jakby w produkcji, który cały czas następuje, jest ważny jakby przy tworzeniu jakby takich produkcji, nad którymi gdzieś tam ja pracuję. To, co cię kręci, to, co cię, wiesz, porywa, to są wszystkie takie rzeczy współczesne. Oczywiście cenię klasykę i jakby lubię fajne gitarowe brzmienia. Przy poprzedniej płycie używaliśmy gitar, ale w tym... Wiesz co, ja nawet nie mówię o gitarowych brzmieniach, bo masz, czekaj, drugi numer, bo to sobie zwróciłem uwagę, a właśnie, Hiding in the Water. To wiesz co ja tam usłyszałem, zdziwisz się. No co? Ja tam usłyszałem... Nie wiem, bo to są jakby... Dalej, kurna. Ja tam nawet się dogrzebałem gdzieś takiego w zwrotkach, Kate Bush. W ogóle nie słuchałam Kate Bush. Wiem, kto to jest. Gdzieś jakiś dokumentalny film oglądałam, ale naprawdę? No pewnie. Bo takie przestrzenne... Takie szlachetne takie to jest takie, wiesz, nieprzesadzone, nieprzearanżowane. I sposób, w jaki ty emitujesz głos, wiesz, i tak dalej. Znaczy, to jest doskonałe tam porównanie. Jest chórków, tam jest bardzo dużo chórków i głosu, i one jakby ona tworzą. Też zostawiała takie cienie tymi chórkami za swoim głosem. To było bardzo fajne. No to widzisz, no to może nieświadomie, bo na pewno to nie jest tak, że ja... To nie jest zarzut, to powinnaś powiedzieć, o, zajebiście. No super, no. Uwaga, tu jeszcze raz, poczekaj. Jeżeli powiem ci, kim ja się inspirowałam, na przykład, bo jakby każdy utwór to gdzieś tam jakiś taki moment, w którym ja słuchałam danego artysty. I na przykład jak tworzyliśmy Hiding in the Water, bardzo dużo słuchałam Jessie Ware. I ona byłabym... blisko w sumie. Tak, bo bardzo mi się podobały, bo wiesz, na przykład przy poprzedniej płycie używaliśmy takich surowych brzmień, dźwięk był dość tępy, taki bez pogłosów, nie lubiłam tego, chciałam, żeby wszystko było takie, wiesz, w ryzach trzymane, jeżeli chodzi o wokal, a tutaj mówię, chcę bardzo przestrzenne, dużo, dużo pogłosów, wokali pływających i dużą inspiracją właśnie była dla mnie Jessie Ware w tamten moment i kto tam jeszcze, a w Kate Wicks słuchałam też, akurat wtedy, kiedy tworzyliśmy Hiding in the Water, ale absolutnie nie pokazywałam tego jako inspiracji, ale gdzieś tam to było we mnie, drzemało. A kiedy powstawały te numery? Jaka to jest przestrzeń? W 2015 powstał On My Way, bo to już był taki moment, kiedy ja już byłam, w 2014 miałam operację, półtora roku musiałam dochodzić do siebie. I myślę, że tak w połowie 2015 rozpoczęliśmy ten proces. Z półtora roku? No, tak. Nie, półtora, poczekaj, wychodzi półtora. No wiesz, no kiedy oddałaś płytę do... Z dwa lata mi tak myślę, plus minus, no półtora roku, dwa lata, no. Płyta była już tak naprawdę gotowa, bo te numery na przykład w Londynie bardzo szybko powstawały. Na jeden numer to jest jeden dzień. Przysięgam, beat tak pracuje. Ale to nie musisz tak oszczędzać na studio, wiesz. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu Pete jest bardzo konkretny i bardzo szybko pracuje. U niego się przychodzi rano o 10:00, wszyscy mamy przygotowane kanapki, nie ma czegoś takiego, że idziemy sobie na lunch, gadki, szmatki, w ogóle nic nie gadamy, cały czas pracujemy. To jest stricte robota, od zera. Przychodzimy, on zaczyna grać, my zaczynamy songwriterem coś tam nucić, rozmawiamy o czym chcemy, żeby była piosenka, co mnie jakby w danym okresie jakby interesuje, o czym chciałabym powiedzieć i pyk i robimy. A jak ty wpadasz w taki tryb pracy nad materiałem, to nie gubisz gdzieś takiego, nie wiem, fanu z muzykowania? Staje się to po części trochę, już nie chcę powiedzieć sposobem na życie, ale może trochę dalej, taką po prostu pracą? Nagle są, wiesz, terminy, ludzie, produkcja. Ja jestem producentem tej płyty w takim sensie ogólnym, nie jakby muzycznym, ale takim ogólnym, jakby ja tą płytę wydałam sama, ja sama ustalam terminy, ja sama wyznaczam zasady. Myślałam oczywiście w pewnym momencie, żeby wesprzeć się wytwórnią, ale jak przyszłam do nich w lutym z całym materiałem gotowym i oczywiście powiedzieli, że nie ma singla, bo to jest niekomercyjne, to nie, żadne radio ci tego nie zagra. I zaczęliśmy nagrywać numery właśnie, które gdzieś tam oni sugerowali, no to w ogóle to się odchodziło to totalnie. Mówię, no to jak to, jak usłyszą tego singla i pomyślą, że w takim razie cała jest płyta, to słuchacze się zawiodą i nie będę miała takiego słuchacza, na którym mi gdzieś tam zależy i dla którego jest ta płyta przeznaczona. Więc po prostu w sierpniu, jak usłyszałam, że mówię, no to co, ty chcesz tą płytę w tym roku wydać? Ja mówię, no chyba kpicie. Ja mówię, dobra, dziękuję bardzo.
zebrałam swój materiał, mówię, sama wydaję. I w ciągu kilku miesięcy po prostu spięłam się i dopilnowałam tego oczywiście przy pomocy mojego menadżera. Dopilnowaliśmy, znaleźliśmy wszystkich podwykonawców i wydaliśmy ten album. Więc to nie jest tak, że to jest, są jakieś deadline'y, że ktoś do mnie dzwoni, Marina, musisz tam. Było tak przez pewien moment, kiedy właśnie zaczęłam gdzieś tam rozmawiać z pewną wytwórnią. Natomiast tutaj to jest totalna wolność i mi się podoba taka praca. Ja nienawidzę, jak ktoś jest wolny. Mnie strasznie irytuje, jak ktoś, wiesz, ja stoję i czekam nawet na nagranie kolejny raz jakiejś ścieżki i mówię chwileczka i tam słyszę, że tam pyka tą coś myszką i mam takie po prostu, ja muszę szybko, bo ja mam bardzo dużo pomysłów i dlatego cały czas musimy nagrywać, pracować, wymyślać i cały ten dzień dla mnie jest idealny. Na drugi dzień rzeczywiście potrzebuję detoksu, bo jest za dużo muzyki, bo ciężko jest przybywać przy tworzeniu bitu całego, wiesz, całego utworu. Domyślam się, że to musi trochę wybijać w głowę. Ja podziwiam w ogóle producentów, że oni potrafią tak całymi dniami siedzieć, bo mnie to po prostu głowa boli. Są takie, wiesz, freaki, no. No tak. A wiesz co, na koniec powiedz mi, bo mówiłaś, że jakiś rodzaj słuchacza cię nie interesuje, a któraś z tych odmian słuchacza cię interesuje bardziej. Jaki słuchacz ciebie interesuje? Do kogo ty mówisz? Oczywiście, no... Na samym początku myślałam, że żeby to poleciało w radiu i tak dalej, ale myślę, że tutaj... To się absolutnie nie nadaje. Zastanawiałam się i myślę, że do takiego słuchacza, który doceni kawał dobrej roboty i który lubi dobrą muzykę i na pewno nie taką chyba muzykę, która leci w polskim radiu, bo nie chcę mówić zagraniczną, bo tam naprawdę leci kawał dobrej muzy. Ale no, oczywiście nie chcę dyskredytować, bo jest dużo fajnych pewnie artystów, którzy lecą w radiu i jest okej. Okay. Natomiast no ciężko, na przykład wczoraj widziałam się z moim klawiszowcą, mówi Marina, kurde, no ten materiał jest normalnie na Heinekena, mówię, ale ty masz tak zepsuty wizerunek, że po prostu ciebie tam nigdy nie wezmą. Ja mam totalnie komercyjny wizerunek. Masz zepsuty wizerunek? No ja tak uważam, na pewno. Przez ten moment, jak straciłam głos, jak wyszłam za mąż, to w ciągu tego czasu mój wizerunek i muzyczny, i tak samo taki ogólny, został bardzo szybko po prostu przewartościowany. Myślę, że powinnaś się tym tak samo bardzo przejmować, jak kontraktami z dużymi wytwórniami czy terminami. Po prostu, kurwa, nie, olej to. No, ja to totalnie olewam i jakby liczę na to, że ludzie mają swój rozum i swoją intuicję i wiedzą to, kim jestem, jak wyglądała moja droga i nie sugerują się tylko tym, co piszą jakieś tabloidy czy coś. Ale był czas, kiedy mnie to strasznie wkurzało, ale powstało dzięki temu kilka fajnych numerów i wiesz, o sile kobiety, która właśnie podąża swoją drogą i nigdy nie ogląda się za siebie i tak i właśnie nosi tytuł ta płyta. No i jak chcecie zobaczyć, czego polskie radia mogą nie chcieć grać, to jaką wam krzywdę a robią, to... się skusi, no. Już tak nagadałam, że już nie zagrają, ale... Może na przynazłość ci zagrają teraz. Ale wiesz co, jest coś z tymi radiami takiego, że na początku żeśmy wysyłali, oni mówią, super, świetny materiał, będziemy grać. A kto cię wydaje? No sama. A nie, to jednak nie w naszym klimacie. Okej. Okay. Czyli to jest wszystko poklepane. No mafia, no niestety. Nie zażre to tak oczywiście. No my się wypisaliśmy z mafii, więc wiesz. No, super. To kiedy się widzimy przy okazji następnej płyty? No mam nadzieję, że tym razem pójdzie szybciej, że nie zaatakuje mnie jakaś choroba. No myślę, że może 2 lata mi daj. No dobra, czas start. Dzięki bardzo.